Witajcie, przywoływacze. Właśnie prosto z Summoner's Rift. Jak słyszycie, z ciemności pojawia się Evelynn, czyli jeden z najwspanialszych junglerów w LoLu i jeszcze lepszych midowców, a właściwie morderców na tym midzie. Gdyż jest to jeden z najgorszych, znaczy najgorszych dla przeciwników oczywiście, a dla mnie najlepszych, najfajniejszych w życiu asasinów. Co mam nadzieję zaraz się okaże, kiedy już zaczniemy grać. Przy czym w tym wypadku nie jest ona na micie, tylko w dżungli, co niekoniecznie musi się zdarzyć. Dlaczego? Dlatego, że mimo iż jest to rozgrywka rankingowa, w wrogiej drużynie nie ma dżungli. No chyba ktoś poszedł bez smite, ale nie przypuszczam. Więc najprawdopodobniej może się tak zdarzyć, że będę większość czasu spędzał raczej na liniach niż w dżungli. No ale tak to już jest. Niestety w życiu junglera się trzeba dostosować do drużyny przeciwnej i swojej. Cóż, może póki jeszcze gra tak na dobre się nie zaczyna, powiem dlaczego tak długo mi nie było. Bo minęły prawie 2 miesiące chyba, może nawet trochę ponad, odkąd ostatnio jakiś filmik wrzuciłem. No co jest dość solidnym okresem czasu. I no myślę, że jakieś pewne wyjaśnienia wam się z tego tytułu należą. Co się stało? Najpierw były wakacje. No na wakacjach wyjechałem, nie grałem za dużo, więc no po prostu nie było możliwości, żebym te filmiki wrzucał. Później nadeszły pierwsze dni szkoły. Dla mnie to jest akurat rok stosunkowo ciężki, bo podchodzę do matury, więc niestety no, muszę po prostu troszkę respektować tę naukę. Ale ważniejszym problemem, znaczy wtedy jeszcze nie problemem, było to, że zaczęły się mistrzostwa w LoLu, które bardzo chciałem obejrzeć. I no, to jakby oglądanie ich zajmowało mi na tyle dużo czasu, że po prostu nie starczało już na jakby nagrywanie czegoś jeszcze własnego. Potem z kolei, kiedy mistrzostwa już skończyły, bo minęło już sporo czasu od ich zakończenia, po prostu zepsuł mi się komputer, więc no, nie byłem jakby w stanie nic nagrywać. Teraz może do tego wrócimy, jeżeli tylko wykażecie jakieś chęci w tym kierunku. No. Tutaj Fizz się razem z Ryzem pobili. Dobra, trzeba się cofnąć. Na tą FC wziąłem bardzo jakby ofensywne runy, bo uważam, że FC jest bardzo ofensywną postacią i tak ją lubię składać, w związku z czym taki build się zresztą zaraz pojawi. No tutaj sobie radzą. Fizz bije Ryza aż miło. No killa chyba nie będzie, aczkolwiek było blisko. Znaczy nieźle. Dobra. Cóż, ja jako powiedzmy moje główne narzędzie mordu na Evelynn uważam Q, gdyż ja buduję AP Evelynkę. No to może z odrobiną AD, no czasem zbuduję ten hextechowy miecz pistolet na przykład. Trochę jak na przykład, nie wiem, na Akali. Natomiast generalnie rzecz biorąc buduję Evelynn raczej na AP i dlatego jak widzicie zresztą w moich statystykach, mam nadzieję, że to widać w filmie, bo w różnej jakości to się pojawia niestety na YouTubie. Tak już YouTube sam z siebie konwertuje, ja tylko na najwyższej, jakiej tylko mogę.
Zacząłem z 31 AP, a jeszcze nic nie mam kupione na moc umiejętności, więc po prostu to już jest samo z siebie, że tak powiem. Dobra. Dżungla zrobiona. Zobaczymy, czy. Oj, 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 oj. Dobrze, zabity. Ej, zabity. No nie, tutaj już nie wspomogę. Co najwyżej mogę wspomóc, że tak powiem, poszło. Dobra, i przejdziemy się gdzie indziej. Nitka, ty się weź wycofaj. Ci zaraz dorwie ten Warwick. O, pięknie. Fizz sobie radzi. Ja niestety im blue ukraść nie mogę. Ty sobie tu radzisz? Radzisz sobie. No to ja trochę potenter dżungluję. Przynajmniej popróbuję. Co tam? Co ma się Warwick za bardzo sfarmić w sumie, nie? O, Listar tu leci do mojego królestwa. Cześć, misiaczku. Och ty. Tak nieładnie. Uciekać od cioci Ewelin. O, no dobra. O, w mordę. Spadamy. O, Ryze jeszcze. Kurde, bo ja nie mam ulta. Teraz by mi się ult przydał. Dobra, ale mój pierwszy kill z kolei będzie. I pierwsze dwie asysty. Pięknie. Bardzo ładnie, bardzo fajny początek. Muszę przyznać, przyda mi się ten kill i dwie asysty. To na pewno. Dobrze. Jak mówiłem, chcę złożyć AP Ewelinkę, jednak na Ewelinę AP, nawet AP, w dżungli zdecydowanie najlepszym itemem jest ze wszystkich tych jakby czterech dostępnych itemów dżunglerskich, najlepszym wyborem jest duch starszego jaszczuru, więc mimo, że to jest tak naprawdę AD item. No, nie wiem, czy nas już chce, nie chce. Trudno. Cóż. Oj, oj, oj. Niedobrze. No nic, ja tutaj troszkę przytrzymam topa, póki mi wróci. Może mu się zaraz pojawi coś. Jakoś problem swój rozwiąże. A ja tymczasem sobie tutaj przyfarmię troszeczkę. Dobra, i wrócił. Ups. Hehe. Gonić Ewelinkę pod wieżą to też jest średni pomysł. Tak tylko dopowiem od siebie. Ma zdecydowanie zbyt dużą prędkość ruchu, że tak powiem, dzięki swoim umiejętnościom, żeby móc sobie pozwolić na gonienie jej pod dżunglą, pod wieżą, bo po prostu nie zdołamy jej hitnąć. A wieża nas będzie jak najbardziej. Więc tak. No, i Nasus może i stracił kilka chwil dosłownie, ale to jakoś nie wpłynie znacząco na to, jak mu będzie się grało dalej, bo Wukong też stracił farmę, zginął, więc jakby wszystko się wyrównało. Nawet myślę, że może Nasus ma dzięki temu pewną przewagę. W każdym razie nasz team już na pewno. Dobrze, jak to się dzieje na bocie? Dobrze się dzieje. Statystyki drużyny 9-14, czyli jak najbardziej sympatyczne. Moje 2-0-2, jeszcze lepiej. Takich statystyk chcemy więcej. O, tam Ryze biegnie. Wesprzemy ci, misiaczku.
No bierz go. A, flasznął się. Nic z tego nie będzie, drogie dzieci, niestety. Chodźcie, chodźcie, zrobimy smoka. O, no, ale i co jednak poradził Fizz. Brawo. No, jak widzicie, co prawda mamy już ósmy poziom. O. A, żyje, żyje. Sam nie wierzę, że żyje. No, niestety, dziebeczko się za późno pojawiłem, żeby zdołać uratować tego Fiza. Na szczęście nie rąbnęła. Na szczęście niestety nie złapała dwóch kili na raz. Dobrze, co ja chciałem? Z tego to i tak. Jak może zauważyliście, oglądając moje filmiki, jestem absolutnym maniakiem lifestyle'a, w związku z czym pistolet Hextech jak najbardziej się musi pojawić. Szczególnie, że na Ewelinie jest to bardzo przyjemny item, szczególnie kiedy się go rozbuduje w miecz pistolet Hextech, bo daje właściwie obie statystyki, które są Ewelin potrzebne, czyli zarówno AD, jak i AP, bo Ewelin zarówno AD, jak i AP jest bardzo silna i bardzo zdolna do morderstwa. Assassinations i tak dalej. Cóż, no tutaj sobie rządniemy. Co jest fajnego w Ewelince? Tak naprawdę, jak ona na was usiądzie, jeżeli jest mocniejsza od was, to nie ma szans po prostu, żebyście jej zwiali, bo ma taki bonus do prędkości ruchu i za pomocą autoataku i. A również do. Ups. No dobra. Niestety, Ulta Warwicka to nie blokuje. Nic tutaj nie mogłem poradzić. Chyba to Eziu w Rąblon. A trupy. Jest pięknie, wie, że zaraz pójdzie. Zostało jej, no, powiedzmy, 3 piąte HP. Myślę, że pójdzie teraz, a jak nie teraz, to za chwilę. Czyli sprawa powinna jednak pójść dobrze. Dobra. Jeszcze tak może wytłumaczę, dlaczego Evelynn jest dobrym junglerem. No, dlatego, że ma niesamowite ganki, bo ma bardzo duże obrażenia, ma bardzo fajnego, obszarowego ulta, dobrego do inicjacji, dobrego do counter inicjacji, no zasadniczo do wszystkiego. No, ma, dobra, tutaj mi się go nawet nie chce gonić. Ma duże możliwości pogoni również, a jest bardzo dobra w gankowaniu linii, ze względu na olbrzymią mobilność, gdyż każdy jakby hit, którym trafi we wrogiego bohatera, daje premię do prędkości ruchu w wysokości tam kilku punktów. Nie jest to może dużo, jeżeli tak na to spojrzeć, no bo każdy bohater ma to swoje 320, 350 prędkości ruchu, ale w tym momencie nastakowane max 16 może być z tego, plus dodatkowo. O Jezu, co się dzieje? No, ma te 16 plus ewentualnie może włączyć tą jakby umiejętność, bo to, o czym powiedziałem, to jest właściwość pasywna, że przy każdym hicie wrogiego bohatera dostajemy odrobinkę prędkości ruchu. Natomiast w przypadku uaktywnienia tej umiejętności to jest absolutnie darmowe, nie kosztuje many. I to jest bardzo fajne.
Po prostu dostajemy plus 30% prędkości ruchu, co jest już wartością bardzo dużą. Dlatego Evelyn biegająca po 500 albo i 550 ruchowych jednostek Lola, to wcale nie jest nic bardzo dziwnego i bardzo rzadko spotykanego. Dlatego zresztą również nadaje się dobrze do counterjunglowania, gdyż po prostu wleci, zarąbie i może zwiać bez problemu w ciągu paru dosłownie sekund. Zresztą czas przelecenia, że tak powiem, stopa na bota też ma rekordowy w stosunku do do różnego rodzaju innych junglerów. O, żeż to znowu mnie chcesz przygwoździć. Trzeba będzie zwiewać. Ma jedne z najszybszych właśnie movement speedów w stosunku do innych. Tak. No, zdarza się. Dobrze. Co ja tu chcę dalej złożyć? Chcę złożyć przedmioty bardzo ofensywne, czyli chcę złożyć Rabadona. No i w tej chwili mi Rabadona nie stać, czyli złożymy sobie jakby dalszą część miecza pistoletów ekstra. No, Nasus zniszczył wieżę. Tutaj na dole też się przypieli do wieży, którą zaraz powinni zniszczyć. Tak, zniszczyli. No, co prawda Ezreal zginął po drodze, ale co tam. Bez przesady. Jeden kill za wieżę to nie jest duża cena. Jak najbardziej można uznać, że było warto. Dobra. Tutaj jeszcze sobie Reda weźmiemy, żeby mieć troszkę tego spowolnienia. Jakby jeszcze wzmocnienie tej właściwości ducha starszego Jaszczura. No, ta wieża jeszcze nie leży? Myślę, że leży. Nie wiem dlaczego. Dobra, ja tutaj zajdę ją od tyłu. Może się jakoś uda ją później Nidali wykurzyć. Ja, żebym ja ją sobie wziął. Nie wiem, czy tutaj jest wart, niestety. Dobra, Eziu idzie. To ja jeszcze chwilę posiedzę. Oj, oj, oj. Co tu się stało? Troszeczkę najwyraźniej tam był wart. Im nie widzieli. No ale tym niemniej Eziu był zdolny do zabicia Aszki. Niestety miałem za to asystę. No trochę szkoda, natomiast trudno. Zdarza się. Nic złego się z tego powodu raczej nie stanie. Dobra, tutaj pomogę przy szybkim puszu, bo już ta wieża powinna leżeć i dyszeć. Dobra. O, lecę. No, to mi dali złapała killa, no zdarza się. Niestety. Ten Warwick poleciał inaczej niż sądziłem. Może tutaj będzie mi chciał mi coś ukraść, ale raczej przypuszczam, że wątpię. No, trudno. Dobra, to ja sobie tutaj zrobię racioszki i zaraz się cofniemy, żeby kupić jakiś item, który nam pozwoli rozpierdzielać wszystko w drobne mak. Na przykład to. Różdżka zniszczenia. Jak sama nazwa wskazuje, item służący do niszczenia. Czyli jest wszystko good. Dobra.
straciły. Myślę, że pora na kolejnego Drake'a. Oni tam sobie puszują, a ja spróbuję zrobić Drake'a. Drake Fizz. Może mi pomoże. Elu też leci. Znaczy to wszystko good. Dobra, zaraz zasmajtujemy. Bo nie wiem, czy to ogarnęliście, ale poprzedniego no, kill. Dziękuję. Poprzedniego smoka niestety nam ten Alistar ukradł. Kiedy skupiliśmy się bardziej na Alistarze niż na jakby. O, pięknie. No, jak skupiliśmy się bardziej jakby na tym Alistarze właśnie, a nie na na tym, żeby dokończyć tego. Dobrze. Jakie buty ja tu złożę? Złożę buty. Prędkości mam wystarczająco dużo. Często na Ewelinie można zobaczyć buty szybkości albo buty piątki. Normalnie zwykle też się składam. Tym razem sobie daruję, bo nie jest mi to potrzebne. Z tego co widzę. No, w najgorszym razie dokupię sobie te zielone ulepszenie na plus 15 prędkości ruchu albo bodyguardy, no zobaczymy co to tam, że tak powiem, wyjdzie. Wyjdzie w trakcie. Dobra. Na barona chyba troszeczkę jeszcze za wcześnie. Czyli sobie z tym poczekamy. Natomiast tutaj posiedzę koło tego topa, bo jest blisko, że tak powiem, do zrobienia już tej wieży. I jakby tak, w środku pusza się po prostu pojawię i dołożę to swoje obrażenie. Żeby troszeczkę jakby wspomóc Nasusa. Nasus jest bardzo dobrym oczywiście tower pusherem ze względu na to swoje Q, no tym niemniej odrobina wsparcia mu się może w tym guście przydać. Dobra, tutaj Ryza spadaj. O! Dobra. I teraz spadamy. Dobra, i spadamy bardziej. No, ładnie. Dwa kile. Nie, czy jeden kill. W sumie nieważne. Tutaj dopuszczujemy. I za chwilę myślę, że możemy się szykować do zniszczenia kolejnego tureta. Tego tu. O. Tadam! Zniszczony. No, nawet jak go zniszczymy. Jak fajnie. W ogóle no, gra Eweliną w dżungli, a na Nidzie jest to kompletnie odmienne dwie jakby możliwości gry. Dwie skrajności, co bardzo widać, jeżeli się umie nią grać. I jeżeli się ogląda jakieś jej filmy jakby z jej udziałem, bo w takim przypadku. Dobra, tutaj jeszcze killa sobie wziąłem. Może troszeczkę dopuszuję, bo oni się zajmą Alistarem? Nie, nie Alistarem. Oni się zajmą Ryzen, a ja dokończę puszę. Dobra. Ten inhibitor już sobie daruję, bo troszeczkę mam za mało HP, żeby się bawić w takie rzeczy. Ale jest dobrze. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest sympatycznie, tylko mi brakuje 60 golda. No to jeszcze dobijemy sobie
jeden kampik wilczków. Jak widzicie, zwrot z życia z Hextechem mam bardzo duży, a przy okazji oczywiście również z lifesteala, z wampirycznego kostura. W momencie, gdy złożę miecz pistolet Hextech, oczywiście będzie odpowiednio większa wartość. To ma spore znaczenie w przypadku, tak powiem, no, jakichś właśnie ataków bardziej solo, bo Evelyn jest bardziej jakby solo asasynem niż jakimś tym fightowym, więc po prostu sakujemy, możemy stracić niemalże całe życie na jakiejś zabijaniu, nie wiem, AD Carry czy Roygo Mida. No dobra, to fizycznie. A potem lecimy do dżungli, w dwa kampy, jesteśmy świeżutcy, jakbyśmy świeżo z bazy wyszli. No, to jest fajne i jak najbardziej dlatego właśnie warto wyłożyć ten item. Koszty, co ty sobie tutaj robisz, Warwick? O, Warwick tam podpalił. Dobra, się cofniemy. Myślę, że warto tego bota spuszować, bo tutaj Lukasz się prosi. A tam jednocześnie muszą troszkę bronić, więc więcej killi mi jest zasadniczo niepotrzebne, więc mogę się skupić jakby na wygraniu gry, a nie na łapaniu killi. Natomiast właśnie, czym się zasadniczo różni gra Evelyn w dżungli, a na midzie? Na midzie killi możesz mieć albo więcej, albo mniej. Dobra, Amerykę odkryłem. O to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli będziesz miał więcej killi, no to oczywiście jest fajnie, no bo masz sporo tego golda, masz sporo wszystkiego i jest super. Natomiast w przypadku, kiedy o te kille jest trudno, ze względu na, nie wiem, na jakąś bardzo ciężką linię, którą mamy. Nie przychodzi mi akurat jakiś taki hard counter na Evelyn na myśl, ale może się taka postać zdarzyć. Zresztą tak naprawdę wszystkim można skontrować wszystko, tylko po prostu to trzeba to umieć zrobić. Takie kontry, na które się nie da nic zrobić, to są naprawdę pojedyncze jakby sytuacje. Oj, no dobra, tutaj Rajs jeszcze doskoczył. To już się nic nie dało zrobić. No ale za wszelki. Dobrze. Co ja mówiłem, tak. To Evelyn w przypadku takim, kiedy o te kille jest dość ciężko, jest doskonałą postacią, żeby dużo farmić. Ma bardzo fajną i taką tanią w manię farmę. Ze względu na swoje kół, które jest, no powiedzieć, że jest obszarowe, to troszkę za dużo, ale no, poniekąd jest w sumie, więc po prostu może bardzo ładnie kilka tych minut, a nawet w tym przypadku całą falę bicie, tak powiem, na raz. No, dobrze. Jak widzicie, moja Evelynka ma w tym momencie 330 prawie AP i 188 AD. AD więcej składać już nie będę. Co do AP, to w tym momencie złożyłbym objęcie ognia. Czyli dawny Deathfire Grass. Natomiast gdyby gra była troszeczkę trudniejsza, gdyby ta wroga drużyna była bardziej tankowata, to złożyłbym item inny. Nie pamiętam, co się nazywa po polsku. Natomiast wiem, udręka Landry'ego. Ta maska, tak? Landry's Thermometer. Ze względu na to, że no, ma to pewne właściwości, tak powiem, antytankowe. Procentowe obrażenia zawsze są dobre. Dobra, tu się trzeba wycofać już. Macie counter inicjacji i spadacie.
Dobra, tam się wycofali, to może by warto tu kogoś złapać. Na przykład Wukonga. Przynajmniej go troszeczkę rąbnąć. Dobrze, 30 minut. Całkiem wydaje mi się przyjemna, sympatyczna gierka. Dobra. No i koniec serii. No nie wiem, nie atakował mi teraz tej wieży. No to pobił raczej. Dokończył tą wieżę, znaczy się. Dlaczego ty mnie bijesz, ty wieżo jedna? Przyjemnie tak. Nie bić. Dobra, kill jest. Wieża leży. Inhibitor też zaraz będzie. Dobra, można się troszkę wycofać. Kill kolejny złapany. Jak widzicie, naprawdę spore są te obrażenia i duża jakby zdolność Ewelin do robienia tych obrażeń w bardzo krótkim czasie. To nie jest oczywiście tankowy bohater, na tanka go nawet nie ma co składać, bo po prostu, no nie wiem, no, najbardziej tankowy item, jakim przychodzi na myśl, na jaki można jeszcze na nią złożyć, to jest kostur lajki. Po to, żeby mieć jeszcze łatwiejszą tą pogoń, mimo naszej dużej prędkości ruchu. No cóż, wydaje mi się, że to w tym momencie jest koniec. Więc cóż, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za grę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.